kto mówi, że mieszka w nim, ten sam powinien tak postępować, jak on postępował. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, szósty werset. Stanowisko i stan wierzącego. Rozróżnieniem o wielkim znaczeniu dla właściwego zrozumienia Pisma Świętego, a szczególnie listów, jest to, które dotyczy stanowiska, czyli pozycji wierzącego, i jego stanu, czyli tego, jak stawia kroki na tym świecie. Stanowisko jest wynikiem dzieła Chrystusa i jest doskonałe i całkowite od chwili, gdy Chrystus został przyjęty przez wiarę. Nic w życiu wierzącego nie dodaje w najmniejszym stopniu do jego tytułu łaski u Boga, ani do jego doskonałego bezpieczeństwa. Przez samą wiarę w Chrystusa to stanowisko przed Bogiem jest przyznane i przed Nim najsłabsza osoba, jeżeli jest tylko prawdziwym wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, ma dokładnie taki sam tytuł jak najznakomitszy święty. Potwierdzają nam to miejsca ze Słowa Bożego, takie jak Ewangelia według Jana, pierwszy rozdział, 12 werset, trzeci rozdział, 16 werset, oraz pierwszy list Jana, piąty rozdział, pierwszy werset i 13 werset, a także pierwszy list Jana, trzeci rozdział, drugi werset, również list do Rzymian, ósmy rozdział, 17 werset. Najlepiej, jeśli zatrzymasz sobie to i znajdziesz w Twojej Biblii i dopiero będziesz kontynuował po przeczytaniu z własnej Biblii tych miejsc biblijnych. Kolejne miejsce to pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, czwarty i piąty werset oraz drugi rozdział i dziewiąty werset. A także list do Efezjan, pierwszy rozdział, jedenasty werset, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, piąty i szósty werset. Kolosan, drugi rozdział, dziesiąty werset i list do Rzymian, piąty rozdział, pierwszy i drugi werset. Każda z tych cudownych rzeczy jest prawdą o każdym wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa. Ani jedna pozycja w tym chwalebnym spisie nie jest zdobywana przez modlitwę, pilność w służbie, chodzenie do kościoła, jałmużnę, samozaparcie, świętość życia lub przez jakikolwiek inny opis dobrych uczynków. Wszystkie są darami Boga przez Chrystusa i dlatego należą w równym stopniu do wszystkich wierzących. Kiedy strażnik więzienny z Filipii uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, stał się od razu dzieckiem Bożym, wspólnym dziedzicem z Chrystusem, królem i kapłanem, i miał tytuł do nieprzekupnego, niepokalanego i niegasnącego dziedzictwa. W chwili, gdy uwierzył swoim sercem i wyznał swoimi ustami, że Jezus jest jego Panem, został usprawiedliwiony od wszystkich rzeczy. Miał pokój z Bogiem, stanowisko w jego łasce i pewną nadzieję chwały. Otrzymał dar życia wiecznego, został przyjęty w pełnej mierze przez Chrystusa, został napoczęty przez Ducha Świętego, został narodzony ponownie przez Ducha Świętego, przez którego to Ducha Świętego został ochrzczony w mistyczne ciało Chrystusa, Kościół Boży. Natychmiast został przyobleczony w sprawiedliwość Bożą, jak to mówi nam list do Rzymian, trzeci rozdział, 22 werset. Został ożywiony z Chrystusem, z martwych wzbudzony z Nim i w Nim zasiadł w niebiosach. Jaki mógł być jego rzeczywisty stan, to zupełnie inna sprawa. Z pewnością ten jego stan był o wiele niższy od jego wywyższonego stanowiska w oczach Boga. Kto mówi, że mieszka w nim, ten sam powinien tak postępować, jak on postępował. Pierwszy list Jana 2:6.